Witam Was, kochani, w imieniu naszego Pana Jezusa Chrystusa. Dziękuję Pastorowi Bogusławowi za to zaproszenie, za to, że możemy tutaj wraz z małżonką być wśród Was i przeżywać ten wspaniały czas w obecności naszego Pana Jezusa Chrystusa, bo to jest najwspanialszy czas, najlepiej spędzony. Amen. Zgadza ci się ze mną. Kochani, jak już tutaj. Pastor powiedział, no cóż, tak się zdarzyło w naszym życiu, Bóg prowadzi nas w, takich, w taki sposób, którego byśmy się nawet nie spodziewali. I rzeczywiście byłem od lat już zaangażowany, od najmłodszych lat, w pracę, w zboże, w służbę. Właśnie była to raczej służba grania, uwielbiania, śpiewu. I to było w Zborze w Cieszynie, gdzie wychowałem się, gdzie wzrastałem, później przenieśliśmy się do zboru w bielsku białej, właściwie dalej mam tam relacje, mamy tam kontakty i pracujemy od czasu do czasu usługując, właśnie też na środowych nabożeństwach, czy poprzez pracę z chórem. Ale przyszedł taki czas, taki, taki okres w naszym życiu, że poczuliśmy że powinniśmy się jeszcze głębiej zaangażować, jeszcze mocniej wejść w służbę dla Pana. Z jednej strony, jakby słowo Boże do nas dotarło, a z drugiej strony zdaliśmy sobie sprawę z tego, że musimy dobrze wykorzystać ten czas, który mamy tutaj na tej Ziemi. Że musimy go dobrze wykorzystać, że nie możemy go zmarnować że ten czas szybko mija, że mija dzień za dniem. Nie wiedzieliśmy, jak do tego podejść, więc poszliśmy do pastora Edwarda Lorka i podzieliliśmy się z nim tym, co było na naszym sercu. On wysłuchał i mówi, no bardzo fajnie, ale radzę Wam, żebyście może spotkali się z prezbiterem okręgowym, a w tym czasie był nim pastor. Michał Chydzik mówił, umówcie się na spotkanie, porozmawiajcie z nim, zobaczycie, co on wam powie. Tak zrobiliśmy tutaj w Ostroniu, odbyło się to spotkanie, przyjechaliśmy razem z żoną, porozmawialiśmy, powiedzieliśmy, co nam leży na sercu, co odczuwamy, jak Bóg do nas przemawia i że chcielibyśmy więcej się zaangażować. On mówi, podobnie jak brat Edward, bardzo fajnie, ale mówi, no wiecie, na, na dzień dzisiejszy, no nie wiem, co z wami zrobić, mówi. Nie mam jakichś jakich planów, no. Mówi po prostu, cieszę się, dziękuję wam, że daliście się do dyspozycji, ale no zobaczymy. Wiecie, kochani, nie trwało chyba nawet dwa tygodnie. Brat Michał dzwoni i mówi, będziesz w niedzielę na nabożeństwie? W Bielsku Białej, ja mówię, będę. Mówi to dobrze, bo pastor z Oświęcimia chce się z Tobą spotkać. I odbyła się rozmowa. Okazało się, że zbór w Oświęcimiu postanowił uruchomić no, punkt misyjny, zająć się organizacją pracy tam wśród ludzi, którzy tam mieszkali, byli wierzącymi. Ale dojeżdżali do innych miejsc, do Betanii, do Katowic, właśnie do Oświęcimia, czy jeszcze w inne miejsca i zapragnęli, żeby tam w Tychach powstał zbór, to był ten zalążek. Ja nawet muszę wam powiedzieć, nie znałem brata pastora Krzysztofa Raszki z Oświęcimia, tym bardziej nie znałem nikogo z Tychów. I dzisiaj powiem wam, że bardzo dobrze, że tak było, że była to jakby dla nas taka biała karta. Ja oczywiście powiedziałem pastorowi, że muszę się zastanowić, ale już w sercu wiedziałem, że to jest odpowiedź na to, co było w naszym sercu. I podjęliśmy się tej pracy. I to już trwa dwa lata. Na początku był to punkt misyjny, zbieraliśmy się w hotelu Tychy, w pięknej sali konferencyjnej. Wszystko było bardzo komfortowe, na wysokim poziomie, ale mieliśmy tę salę tylko na trzy godziny w tygodniu bo na więcej nas nie było stać. To było tylko po to, żeby zorganizować tam niedzielne nabożeństwo. I takie pragnienie się zrodziło wśród zborowników, wśród braci, wśród sióstr, żeby modlić się o jakieś miejsce, które będzie typowo dla nas, gdzie będziemy się mogli utożsamić, spotykać w dowolnym czasie, o dowolnej porze, w dowolnym jakby, no bez czekania czy poganiania, ponaglania, że musimy już to, to miejsce opuścić. Napisaliśmy takie pismo do, do władz miasta Tychy i muszę Wam powiedzieć, że spotkaliśmy się z bardzo przyjazną reakcją, z bardzo przyjazną odpowiedzią. Pan prezydent zareagował, wydaje mi się, że bardzo szybko, bo chyba po niecałych dwóch miesiącach przyszła odpowiedź, że jest takie miejsce, że możemy go zobaczyć, obejrzeć, czy nam odpowiada. Więc udaliśmy się tam, pooglądaliśmy i zdecydowaliśmy się, że chcemy to miejsce. To nie jest może ten sam standard, ta sama wielkość, co ta sala konferencyjna, bo tam gdzieś mogło się mieścić. No przypuszczam, że chyba ze 120 osób. Ta nasza sala, którą teraz mamy, zmieści tak ledwo 50. Ale nas, ta, nas też nie jest zbyt wiele. Mamy póki co 20 członków, 22 w zasadzie teraz, z dziećmi, z jakimiś tam osobami towarzyszącymi, sympatykami. To jest nas gdzieś tak około 40, jakby wszyscy, jakby wszyscy byli obecni. Także ja się cieszę, muszę Wam powiedzieć, z tego miejsca i wierzę w to, że jak nas będzie więcej to albo będziemy mieć dwa nabożeństwa w niedzielę, albo Pan nam da inne miejsce. Także przystąpiliśmy szybko do remontu, do adaptacji. No, nie chcieliśmy robić z tego jakiegoś wielkiego, wysokiego standardu. Chodziło nam o to, żebyśmy mogli się tam jak najszybciej przenieść. Po to, żeby nie płacić dwóch czynszów, żeby nie płacić w hotelu za to, że możemy się tam spotykać, a tu już też musielibyśmy płacić, dlatego że odebraliśmy klucze. Więc to się udało. Ta sala jest na tyle gotowa, że możemy się tam zbierać, ale oczywiście jeszcze są duże potrzeby, jeszcze musimy tą salę wyposażyć, zaadaptować inne pomieszczenia. Mamy też pomieszczenie dla szkółki niedzielnej, za które jesteśmy wdzięczni. Jest pomieszczenie takie socjalne. Póki co tam część tego y, urządziliśmy jako taki, jako taki pokój dla spotkań z braćmi. Y, druga część to jest taki magazyn. Y, więc dla nas, dla naszej społeczności 20-osobowej, no każdy dodatkowy koszt jest wielkim obciążeniem. Dlatego jestem wam wdzięczni, kochani. Wdzięczny jestem Pastorowi, wdzięczny jestem Wam za to, że również postanowiliście się przyłączyć. Z waszą ofiarą do tego, aby zbór w Tychach, aby bracia i siostry mogli się tam zgromadzać. Mamy też wielkie plany i chcemy działać ewangelizacyjnie. Chcemy przede wszystkim wśród tych ludzi, którzy są najbliżej nas. W tym y, miejscu, czyli na osiedlu czułów, tam, gdzie ten zbór się znajduje te la, teraz y, ewangelizować, y, odwiedzać ludzi. Mamy taką y, y, inwencję, żeby napisać to, już jest właściwie przygotowane, będziemy to robić. Y, taki list y, powitalny, jakby y, zapoznania się z wszystkimi tymi, którzy są wokół, żeby wiedzieli, kim jesteśmy, co reprezentujemy. To jest myślę ważne też ulotka informacyjna o naszym kościele i o naszym zborze, kiedy odbywają się nabożeństwa, jak to wszystko jest zorganizowane i wierzę, że będzie Pan się przyznawał do tej pracy, bo to jest Jego dzieło. Haleluja! Jestem wdzięczny, kochani, za to, że mogę tam być. Jak powiedziałem, nigdy nie przypuszczałem, że akurat w tym kierunku pójdziemy, że w tym kierunku będzie Pan mnie używał, ale. Pan ma wielkie plany dla każdego z nas. I On nas będzie używał na tyle, na ile my Mu pozwolimy. On będzie Ciebie używał, Ciebie i każdego z nas. Na tyle, na ile Mu zezwolisz. Na tyle, na ile Mu dasz wolność w swoim sercu. On chce, żebyś był Jego narzędziem. Halleluja, kochani. Chciałbym się teraz dzielić z Wami Bożym Słowem, bo to jest to, co jak powiedział pastor, to jest to właściwe danie. Nie chcę tutaj absolutnie ujmować nic uwielbianiu, bo jak wiecie, przez lata pełniłem tę służbę i pełnię dalej. I uważam, że to jest bardzo ważna sprawa. Nie możemy tego kochani traktować jak rozbiegówkę nabożeństwa. Niektórzy, z przykrością to mówię, Myślę, że nie w Waszym zboże, ale spotkałem się z, takim, z taką postawą u niektórych ludzi, że oni to uznają jako taki czas, kiedy można się schodzić, albo jeszcze śpiewają, a jeszcze tam jeden refren, jeszcze drugi refren. Kochani, nie możemy tak tego traktować. Bóg mieszka w chwałach swojego ludu. Ubie uwielbianie jest budowaniem atmosfery obec obecności Bożej. W uwielbianiu. Nasze serca się uwalniają do chwały, do dawania Jemu czci. On także dotyka się nas. Bóg przechadza się pośród nas. Bóg nas leczy, uzdrawia, rozwiązuje nasze troski. On oczywiście nas chce karmić swoim słowem, ale czas uwielbiania jest czasem Jego szczególnej obecności. Dlatego dzięki niech będą Panu za wspaniały Amen. czas, jaki mieliśmy dzisiaj. Amen. Cieszycie się z tego. Wspaniały czas śpiewu, muzyki przed Panem, to wszystko na Jego chwałę. Dzięki za to, że on daje swojego ducha i że otwiera nasze serca. A teraz już przejdźmy do słowa, bo słowo jest czymś najważniejszym. Na początku było słowo. Słowo jest dzisiaj żywym, aktualnym i to słowo pozostanie. Biblia nam mówi, niebo i ziemia przeminą, ale moje słowo nie przeminie. Halleluja! Kochani, chciałbym dzisiaj z Wami omawiać taką historię, która się nadaje zarówno na szkółkę niedzielną, jak też i dla nas, ludzi dorosłych. Mam na myśli tutaj historię o Zacheuszu. Jak was ktoś zapyta, żebyście wiedzieli, bo moja Teściowa często tak robi. Mieszkamy razem, ale ona jakoś tak woli tą społeczność Kościoła Wolnych Chrześcijan. My z kolei byliśmy tam w zborze Filadelfii. Kiedy się przy obiedzie spotykaliśmy, to ona się zawsze pytała, kto mówił i o czym mówił. To było dla niej bardzo ważne, dlatego ja se musiałem dobrze zapamiętać. Zawsze tego, kto usługiwał, i ten temat, na jaki usługiwał. Dlatego, jak was ktoś zapyta, o czym była dzisiaj mowa na nabożeństwie, żebyście wiedzieli, że mówiliśmy o Zacheuszu. Przynajmniej tak będę się starał mówić o Zacheuszu. Zobaczymy, jak, jak Pan nas w tym poprowadzi. Wiecie, to jest taka wdzięczna historia, jak powiedziałem, która, którą uczymy nasze dzieci. Myślę, że jakbyśmy zapytali kogoś ze szkółki niedzielnej, to będzie wiedział o czym ta historia jest. Ale ja myślę, że warto od czasu do czasu przypomnieć sobie tą postać, warto od czasu do czasu zastanowić się nad tym, jak, co ta historia dzisiaj może powiedzieć mnie i każdemu, każdemu z nas. Przeczytajmy zatem fragment, który zapisany jest w Ewangelii Łukasza, rozdział 19 i będziemy czytać wersety od pierwszego do dziesiątego. I wszedłszy do Jerycha, przechodził przez nie, a to mąż imieniem Zacheusz, przełożony nad celnikami, człowiek bogaty, pragnął widzieć Jezusa, kto to jest, lecz nie mógł z powodu tłumu, gdyż był małego wzrostu. Pobiegł więc naprzód i wszedł na drzewo Sykomory, aby go ujrzeć, bo tamtędy miał przechodzić. A gdy Jezus przybył na to miejsce, spojrzał w górę i rzekł do niego: Zacheuszu, zejdź spiesznie, gdyż dziś muszę się zatrzymać w Twoim domu. I zszedł spiesznie i przyjął go z radością, a widząc to, wszyscy szemrali, mówiąc: Do człowieka grzesznego przybył. Gościnę. Zacheusz zaś stanął i rzekł do Pana: Panie, oto połowę majątku mojego daję ubogim, a jeśli na kim co wymusiłem, jestem gotów oddać w czwórnasób. A Jezus rzekł do niego: Dziś zbawienie stało się udziałem domu tego, ponieważ i on jest synem Abrahamowym. Przyszedł bowiem syn człowieczy, aby szukać i zbawić. Co zginęło. Przyjrzyjmy się zatem, kochani Zacheuszowi. Chciałbym, jak się na pewno domyślacie, odnieść tę postać do sfery naszego duchowego, duchowego życia. I tak, kiedy ja analizowałem jego zachowanie i tą całą historię, e, udało mi się wyodrębnić takie trzy cechy jego charakteru. Nie wiem, czy się ze mną zgodzicie, ale ja, ja tak, tak widzę tą postać. Po pierwsze, był to człowiek ambitny, po drugie, przebojowy, a po trzecie, trzecie ciekawy świata. Ambitny, przebojowy i ciekawy świata. Dlaczego tak sądzę? Otóż z tej przeczytanej przez nas opowieści dowiadujemy się, że należał do ludzi dobrze sytuowanych. Był bogaty, jak nam powiada Słowo Boże, miał również znaczącą pozycję w społeczeństwie. A więc ludzie, chcąc nie chcąc, musieli się z nim liczyć. Żeby to osiągnąć, kochani, to sami wiecie, że przede wszystkim trzeba chcieć być konsekwentnym w zdobywaniu wiedzy, uczyć się. Ja myślę, że takim był Zacheusz. Po drugie, przydaje się też i tutaj dzisiaj się chyba, do dzisiaj nic nie zmieniło przebojowość. Zgodzicie się ze mną? Żeby do czegoś dojść, trzeba być człowiekiem przebojowym, przynajmniej w tym świecie. Tak jest. Tą cechę byśmy mogli opisać takimi słowami. Ja Wam pokażę. Ja wiem, jak to się robi, ja się znam na tym najlepiej, ja to umiem najlepiej zrobić. Jest to po prostu postawa, która wyznacza sobie jakiś cel i do tego celu dąży i wie, że go osiągnie własną pracą, własnym wysiłkiem, własnymi zdolnościami. Z czym się Wam, kochani, te cechy kojarzą? Bo mnie się wydaje, że to są cechy, które posiada nasza stara natura. Nie wiem, czy się ze mną zgodzicie, ale ja to tak, kochani, widzę. To jest nasza stara natura. To ona nam bez przerwy podpowiada: Nie daj się. Pokaż mu, że jesteś lepszy. Dlaczego tak kładziesz uszy po sobie? Odpowiedz mu tak, żeby mu w pięty poszło. Jesteś najlepszy, najlepsza w każdej dziedzinie. Najlepiej prowadzisz samochód. Najlepiej wyprzedzasz. Jesteś najlepszy. Znasz się najlepiej na medycynie. Znasz się najlepiej na polityce. Ci, co tam w telewizji przemawiają, to oni się do niczego nie nadają. Oni powinni kopać rowy. No z tą polityką to może trochę przesadziłem, bo politycy to właśnie są dlatego, żeby przemawiać. Pamiętam jak spotkałem raz takiego zaprzyjaźnionego posła i on mi opowiadał, jak to się musiał tłumaczyć kiedyś na takim wiejskim zebraniu z mieszkańcami wioski, kiedy już tam skończył te, te, te swoje omawianie swojego programu, to przyszedł czas na pytania, i stał jeden człowiek i mówi: Panie pośle, ja bym chciał wiedzieć, żeby mi pan powiedział, czemu w naszym gs sklepie nie ma gwoździ. Mówi: Musiałem się sprężyć, w sobie mówi, i zacząłem mówić coś kombinować. I mówię mu tak, wie pan, w tym sklepie nie ma gwoździ, dlatego że y, wystąpiły takie przejściowe trudności z dostarczeniem surowca. Y, nasz wschodni partner ma też problemy, ale już mówi, jesteśmy po rozmowach tam gdzieś, mówi z y, jakimś Koncernem ze Szwecji i mówi: Ten komponent, który jest potrzebny do produkcji tych gwoździ, niebawem się pojawi. Także myślę, że ta sytuacja się uspokoi, wszystko wróci do normy i te gwoździe u Pana w tym GS-owskim sklepie też się pojawią. Czy jest Pan zadowolony z tej odpowiedzi? Wstał ten człowiek i mówi: Panie pośle. Ja panu chciałem powiedzieć, że gwoździe w naszym giełzowskim sklepie są. Ale byłem ciekawy, co pan na to odpowie. I muszę powiedzieć, że pan bardzo ładnie mówi. Tak kochani, czasami stara nasza natura posługuje się kłamstwem, które my często nawet już nie lubimy nazywać kłamstwem. Często mówimy, to no jest takie trochę mijanie się z prawdą. Tak czasem trochę dla zabawy. Co jeszcze uosabia nam postać zacheusza? Był, jak powiedziałem, ciekawy świata. Chciał wiedzieć, co się wokół niego dzieje. Gonił za sensacją. O tak trochę nie wypadało. Jakby się z tym afiszował, więc tak z kryjówki, schowany, zaczajony, zakamuflowany, obserwował toczące się wydarzenia. Wiecie, ciekawość świata niejednego już zgubiła. Ciekawość świata niejednego już zgubiła. Najlepszym przykładem może być syn marnotrawny. Niewiele brakowało, a straciłby wszystko. Chociaż ojciec dał mu połowę swojego, swojego majątku. To jest taki klasyczny przykład, kochani. Syn marnotrawny, którego coś popychało do opuszczenia rodzinnego domu. Był ciekawy, jak tam jest w tym wielkim świecie. Jak to jest być duszą towarzystwa, podrywać dziewczyny? Może chciał bez przeszkód korzystać z kafejek internetowych? Jeszcze wtedy nie było kafejek internetowych. Nie było neta. Była tylko jedna możliwość w realu. Ciekawość świata, jego porządliwość to również objaw starej natury, kochani. Nie sieć tak tylko nad tą Biblią. Zainteresuj się tym, co się wokół Ciebie dzieje. Popatrz, tu taki kataklizm, tu to się wydarzyło. A tu taki wynik był, bo grali w piłkę nasi. Ty nic nie wiesz, co się wokół Ciebie dzieje. A może kochani, Zacheusz miał swoje drzewo w Jarychu. Może tam wchodził regularnie nad drzewo i obserwował ukradkiem to, co się tam w wieruchu dzieje. Wiecie, z opisów tego miasta wynika, że to Jerycho było taką miejscowością jakby letniskową dla Jerozolimy. W takiej odległości około czterech godzin drogi pieszo można było przejść z tego leżącego prawie 800 metrów nad poziomem morza i niekiedy chłodnego Jeruzalem do takiego Balsamicznie ciepłego, pięknego klimatu Jerycha, które leżało 250 metrów poniżej poziomu, poniżej poziomu morza. Dlatego właśnie tam Herod zbudował sobie letni pałac, tam odpoczywali kapłani, lewici po swoich służbach w świątyni. Właśnie tam w Jerycho. A wiecie, co się dzieje w miejscowościach letniskowych? Wiele ciekawych rzeczy, zarówno w dzień, jak i w nocy. Może lubił obserwować to nocne życie. Może to było taką jego skrywaną tajemnicą, która go wciągała jak narkotyk. Ja wiem, że wybiegam troszkę wyobraźnią. Tego w Biblii nie czytały. Ale może tak właśnie było. Ale jest jeszcze jedna jego cecha. To właściwie wiąże się z tym zawodem, który wykonywał. Zacheusz przede wszystkim był celnikiem. Przede wszystkim był celnikiem. Wiecie, muszę wam powiedzieć, że był taki czas w moim życiu, że przez rok chyba pracowałem z celnikami. I zdążyłem ich trochę poznać. Mogę coś na ten temat powiedzieć. Zresztą. Myślę, że wszyscy pamiętamy ten czas, kiedy były jeszcze kontrole na granicach, kiedy człowiek drżał, jak tam podjeżdżał pod tą budkę. Jak to będzie z tą odprawą? Czy mnie puści? Czy każe wyrzucić wszystko z samochodu? Czy potraktuje mnie łaskawie? I pracując na granicy, widziałem tych kierowców tirów najczęściej potężne chłopy. Kiedy pojawił się przed nimi celnik, to się stawali tacy malutcy. Oni umieli znaleźć problemy nawet tam, gdzie ich nie było. Byli od tego specami. To nie da rady, z tym nie przejedziesz, tego nie przeniesiesz. Źle wypełniłeś papiery, nie rozumiesz prawa. I stara natura nam mówi kochani, dotąd, ja nie kroku dalej. Tu jest granica. OK, na to się zgadzam, ale to, to, to już nie. Ja będę interpretować Słowo Boże, a nie Duch Święty. A w ogóle po co Ci zaufanie? Po co Ci miłość? Po co Ci wiara? Ja tu stoję na straży. Ja decyduję. Ja wiem najlepiej. Tak nam mówi, kochani, stara natura. Ktoś powiedział: Im mniejszy człowiek, tym niżej trzeba się mu kłaniać. I coś w tym jest. Wyobrażam sobie kochani Zacheusza, który stał tam gdzieś w tłumie, nawet go może nie było za bardzo widać, ale było się można zorientować, że tam jest, bo wszyscy ci, którzy wokół niego byli, to już inna rzecz, czy szczerze, czy nieszczerze, ale żeby się mu przypodobać, to się z szacunkiem kłaniali. Myślę, że w każdym z nas, w każdym człowieku, niezależnie od wzrostu, siedzi taki mały zacheusz, przybierając kształt naszej starej natury. Ona powinna umrzeć! W momencie, kiedy się nowo, na nowo narodzimy, ona powinna nie istnieć, ale wiemy dobrze, że tak nie jest. Dlatego chciałem dzisiaj przybliżyć wam ten temat i uczynić to na nowo takim aktualnym, żywym, Żebyśmy sobie to mogli uświadomić. Żebyśmy mogli z tym walczyć. Zastanawiam się, jak często ja, jak często każdy z nas składamy pokłon tej starej naturze. Są to najczęściej nasze ambicje, nasze plany, nasze zamierzenia, które każą nam, tak jak w przypadku tego człowieka, grać do przodu, piąć się w górę, osiągnąć sukces. Wejść na szczyt, a kiedy już to się udaje, to mówimy: No, to może zainteresujemy się teraz sprawami duchowymi. Mam już jako taką ugruntowaną pozycję, jestem zabezpieczony. No, to może warto się zainteresować tak dla świętego spokoju, poświęcić swojego czasu sprawom duchowym. Może dzięki temu zyskam większy szacunek. Będę mógł czy mogła się odezwać w towarzystwie, powiedzieć coś na temat Boga. Swoją drogą chciałbym zapytać, jak często odzywamy się my jako ludzie wierzący w towarzystwie i mówimy coś na temat Boga. Jak szybko potrafimy przejść do tematu, który wiąże się ze zbawieniem, a przecież po to jesteśmy, żeby czynić ludzi uczniami, po to jesteśmy, żeby składać świadectwo. Ktoś powiedział, logika wspina się do nieba po drabinie. Logika wspina się do nieba po drabinie. Ale wiara sprawia, że zaczynamy fruwać. Wiara sprawia, że zaczynamy fruwać. Wiecie, dobrze, że Zacheusz nie spadł z tego drzewa, bo zamiast spotkać się z Jezusem, to by się spotkał pewnie z jakimś medykiem, o ile by się znaleźli ludzie, na tyle uprzejmi, żeby mu w tym pomóc. Jeżeli będziesz używał drabiny ludzkich możliwości, mądrości, ambicji, to przekonasz się, że wchodząc na nią z każdym szczeblem coraz bardziej się chwieje. W dzisiejszym świecie pełnym naukowego czy w zasadzie pseudonaukowego zamętu. Który zastanawia się nad tym, czy Jezus miał żonę, a co się z nim działo przez 18 lat, kiedy nic nie wiemy na ten temat. W tym świecie, który ciągle przyspiesza, który tak. zaczyna gonić swój własny ogon, możesz się nabawić tylko depresji, a chcąc go pojąć, popadniesz w schizofrenię. Tak, stara natura wynajduje, kochani, problemy. Stara natura wynajduje problemy. Zwłaszcza w sprawach wiary, stawia nam zawsze znaki zapytania. Dlaczego zachowujesz się nieracjonalnie? Bierzesz tę obietnicę zbyt dosłownie? To nie jest takie proste, jak ci się wydaje. Daj sobie spokój z modlitwą. Zrób to tak jak zawsze, po swojemu. Nie wiesz tak do końca wszystkiemu to, co, temu, co jest napisane w Biblii. Biblia jest pełna sprzeczności. Czy spotkaliście się czasami z takimi głosami? W waszym życiu? Czy spotkaliście się? To właśnie stara natura. Ale dzięki Bogu, kochani, że posłał Jezusa w życie Zacheusza. Amen. Hallelujah. Że Jezus rzeczywiście tamtędy przechodził, że się zatrzymał i spojrzał w górę. Bez tego spojrzenia. Bez spojrzenia Jezusa. Bez tej osobistej relacji możesz powiedzieć: Tak, rzeczywiście, był taki ktoś jak Jezus, chodził po ziemi. Próbowałem to przestudiować, i okazało się, że taka postać rzeczywiście istniała. Miał swoich zwolenników. Tak ci powie Stara Natura. Do tego momentu się z tobą zgodzi. Tyle ci powie Twoja wiedza naukowa, może wykształconego człowieka, ambitnego. Światłego, oczytanego, twój, chciałoby się powiedzieć, drzemiący w tobie Zacheusz. Ale on nie drzemie. On nie drzemie, on stoi na straży Twojej starej natury i mówi: dość, dość, koniec, tu dotąd i dalej nie. I po chwili zejdziesz z tego drzewa, drzewa poznania, dobra i zła. Z tego samego, z którego udało ci się kiedyś zerwać owoc i pochłonie cię wir tego świata. Kochani, tylko spojrzenie Jezusa, tylko spojrzenie Jezusa może zmienić wszystko. Może zmienić Twoje życie. I tak się stało się w przypadku Zacheusza. Jezus mówi mu: Zejdź tu, zejdź na dół. Nie tędy droga. Ja muszę być dzisiaj w Twoim domu, ja muszę być u Ciebie. Ja chcę się przebić przez tą cielesność do głębi Twojej duszy. Chcę, żebyś otworzył dla mnie swój dom, pokazał mi, co mieszka w tobie, w twoim sercu. A ja nauczę cię fruwać. A ja chcę Cię nauczyć fruwać. Nie będziesz się musiał już wspinać po drzewach genealogii, paleontologii, antropologii, filozofii i wielu innych. Zostaw te drzewa, niech skaczą po nich małpy. Ale ty nie pochodzisz od małpy. Ty jesteś moim umiłowanym dzieckiem. Tak, jeżeli chcesz, jeżeli tak kochasz drzewa, to ja cię mogę wszczepić jako gałąź, jako latorość do krzewu winnego, z którego będziesz czerpał soki. Ewangelia Jana, 15 rozdział. Od czwartego do 8 wersetu Pan Jezus mówi tam tak: Trwajcie we mnie, a ja w Was. Jak latorość sama z siebie nie może wydawać owocu, jeśli nie trwa w krzewie winnym. Tak i Wy. Jeśli we mnie trwać nie będziecie. Ja jestem krzewem winnym. Wy jesteście latoroślami. Kto trwa we mnie, a ja w nim, ten wydaje wiele owocu. Bo bez mnie nic uczynić. Nie możecie. Kto nie trwa we mnie, ten zostaje wyrzucony precz, jak zeschnięta latorość. Tak je zbierają i wrzucają w ogień, gdzie spłoną. Jeśli we mnie trwać będziecie i słowa moje w was, w was trwać będą, proście o cokolwiek byście chcieli, stanie się wam. Przez to uwielbiony będzie Ojciec mój, jeśli obfity owoc wydacie i staniecie się uczniami moimi już mógł powiedzieć, panie, nie, 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 zostanę tutaj na tym drzewie, to mi wystarczy, teraz już wiem, że istniejesz, będę o, o tym pamiętał, ale zatrzymam się na tym poziomie, bo stąd mam taką szerszą perspektywę. Tak to, no to tak do końca musiałbym tobie uwierzyć tylko, a odrzucić to wszystko, ten cały świat, to co widzą moje oczy. A tak mogę widzieć i ciebie i trochę tego świata. Dziękuję, dziękuję. To by było trochę za dużo. Ale tak się jednak nie stało. On posłuchał Jezusa i pozwolił na osobiste z Nim spotkanie. Zaprosił Go do swojego domu. I co się stało dalej, jak czytaliśmy w tych wersetach? Parafrazując to. Co tam jest napisane, moglibyśmy powiedzieć, że uznał, że przynajmniej połowa tego, co nagromadził, jego dorobku, wiedzy, ambicji, tego, co u świata ma wartość, nie będzie mu już potrzebna. Że może to rozdać, że może się tego pozbyć. Niech korzystają z niej ci, którzy tego potrzebują. Wiecie, kiedy czytam ten fragment, to nieodparcie tak kojarzy mi się to z takim słowem z księgi Joela. Tam jest napisane: Joela, drugi rozdział, 25 do 27. I wynagrodzę wam szkody lat, których plony pożarła szarańcza. Konik polny, larwa i gąsienica, moje wielkie wojsko które na was wyprawiłem. Wtedy będziecie jeść obficie i nasycicie się i wysławiać będziecie imię Pana swojego Boga, który dokonał u was cudów. I lud mój nigdy nie zazna wstydu i poznacie, że ja jestem wśród Izraela i że ja Pan jestem waszym Bogiem i nie ma innego. I powtarza jeszcze raz: raz i lud mój nigdy nie zazna Wstydu. Wiecie, ja widzę tą przemianę w sercu Zacheusza. Serce, które staje się takim jak serce Boże, które nie pragnie, by kogokolwiek poniżać, które nie pragnie nikogo potępić, wyśmiewać, dochodzić swoich racji, oszukiwać, ale pragnie błogosławić, nagradzać, być takim jak Jezus. Ja wierzę, że Bóg również w czwórnasób, a może i dziesięciokrotnie, wynagrodził Zacheuszowi te lata, które moglibyśmy powiedzieć, były dla niego bardzo dobre, błogosławione, ale to nie było coś, co dawało mu życie. To były lata, które zjadała ta szarańcza i konik polny, jego duch. Nie miał relacji z Bogiem, chociaż miał wszystko, miał mnóstwo majątku. Jedno spojrzenie Jezusa sprawiło, że uznał to wszystko za niepotrzebne. On odbudował jego widnice. To sprawił Bóg. I to, drogi przyjacielu, drogi słuchaczu, dziś może stać się Twoim udziałem. Jeżeli uczynisz jak Zacheusz, będziesz błogosławiony. Jeżeli powiesz tak, jak mówią słowa tej pieśni, ja myślę, że wy ją też śpiewacie. Dla Jezusa wszystko, wszystko to, co mam, kim jestem i kim chciałbym być. Wszystkie moje ambicje, plany oddaję w ręce Twe. Tylko z woli Twej jestem wolny. Tylko z woli Twej. Jestem wolny. Zacheusz mógł powiedzieć: Nie, 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 ja na tym drzewie jestem wolny. Tu mnie nikt nie rusza, nikt mnie nie widzi, a ja widzę wszystkich. To jest dobra postawa, dobra pozycja. Wiecie, przypomina mi się przykład pastora Edwarda Lorka, który kiedyś miał okazję przez jakiś czas prowadzić wykłady w Stanach Zjednoczonych z, ze studentami szkoły biblijnej. I kiedy tam pracował, mówi, postanowił jednego razu zrobić taki test. Rozdał kartki tym studentom i mówi, napiszcie tutaj krótko, co to dla was znaczy wolność. Krótko. Zebrał te kartki. Już teraz nie pamiętam, czy to było 99%, ale w każdym razie coś koło tego. Była tam taka odpowiedź. Wolność to urodzić się i mieszkać w Stanach Zjednoczonych. Wyobrażacie sobie? Studenci szkoły biblijnej. Tylko jeden napisał. Wolność to poznać prawdę. Wolność to poznać prawdę. Śpiewaliśmy dzisiaj, tylko prawda uwalnia nas. Amen. Hallelujah. Tylko prawda uwalnia nas. Jezu, tylko prawda Twoja uwalnia nas. Jezu, tak sobie, kochani, pomyślałem, że w tej przypowieści. Pana Jezusa o dwóch ludziach modlących się, tym celnikiem mógł być zacheusz. Ten odrodzony, zbawiony, ale jednocześnie pełen skruchy, uniżenia człowiek stojący z boku, bijący się w piersi, ale będący w świątyni. Będący w świątyni, nie gdzieś na drzewie, przebywający w obecności Bożej i mówiący słowa Boże bądź miłościw. Mnie, grzesznemu. I to on, i to on, a nie ten faryzeusz, odszedł do swojego domu usprawiedliwiony. Halleluja! Jeżeli tak uczynisz, Bóg będzie Cię błogosławił. Jeżeli nie odczułeś jeszcze na sobie tego spojrzenia Jezusa Chrystusa, to on dzisiaj do Twojego serca kieruje. On kieruje to poselstwo do Ciebie. I on chce na Ciebie spojrzeć. Wzrokiem pełnym miłości. Jeżeli to uczynisz, nie zdziw się też, że możesz się spotkać z jakąś dziwną reakcją ludzi, którzy są wokół ciebie. Podobnie jak było w przypadku Zacheusza. Czytaliśmy o tym w siódmym wersecie. Co zrobili ci, którzy byli wokół niego? Zaczęli szemrać, zaczęli mu mówić. Czynić jakieś uwagi, ty też się możesz z tym spotkać. Dlaczego się wyłamujesz? Czy uważasz się za lepszego? Co to za jakieś osobiste spotkania? My wszyscy podążamy za Chrystusem. To są głosy, kochani, tak zwanej źle pojętej religijności. Źle pojętej religijności, która. Niestety ciągnie się za Jezusem, jak ten tłum, który się zawsze za nim ciągnął. Zawsze mu towarzyszył. Ale tak naprawdę nigdy nie wiedzieli, o co mu chodzi. Jedni chodzili i chodzą przez przyzwyczajenia, inni dla towarzystwa, a jeszcze inni tak na wszelki wypadek. Nie słuchaj tych głosów. Nie wpuszczaj ich pod swój dach. Nie otwieraj przed tymi głosami swojego serca. Dziś stało się zbawienie Twoim udziałem. Tak mówi Jezus. Do Ciebie i do każdego z nas. Dziś stało się zbawienie Twoim udziałem. On jest naszym ratunkiem, On jest sensem życia, On jest drogą, prawdą. Ja jestem droga, prawda i życie. Powiedział Jezus. Jeżeli Jego poznasz, poznasz prawdę, a prawda ciebie wolni, Sprawi, że poczujesz się zupełnie wolnym. Niech ta Ewangelia, kochani, niech ta dobra nowina zamieszka zawsze na zawsze w naszych sercach, moim i w twoim sercu. Jesteś synem Abrahama, jesteś synem obietnicy. Jak powiedział Pan Jezus do Zacheusza. Bo i ten dom jest domem Abrahama. A o czym mówi ta obietnica? O oczyszczeniu z grzechów, o życiu wiecznym, o otrzymaniu Ducha Świętego, który chce we mnie i w Tobie zająć miejsce starej natury. Duch Święty chce zająć miejsce Twojej starej natury. W dziejach apostolskich drugi rozdział 39 werset zapisane są słowa Obietnica ta bowiem odnosi się do was i do dzieci waszych oraz dla wszystkich, którzy są z dala, ilu ich Pan Bóg nasz powoła. Dlatego, drogi bracie, droga siostro, drogi przyjacielu, krocz z wiarą i przez wiarę i wzbijaj się wyżej i wyżej. Ale mocno się trzymaj tego, co mówi Jezus. A będziesz cenny w jego oczach, a on cię wywyższy. Przyjdzie czas, że posadzi cię w swoim królestwie. To słowo, kochani, kieruje, jak powiedziałem, Bóg do nas wszystkich, po to, abyśmy zrewidowali nasze relacje z Nim, abyśmy sprawdzili, jak się ma nasza stara natura, czy ją karmimy, moglibyśmy powiedzieć. W grudku był taki przykład, Mówił tam brat Roy o tym, że mamy jakby w sobie dwa psy. Jeden z nich to jest właśnie ta stara natura, drugi to jest ten duch Boży. I zwycięży ten, którego będziemy lepiej karmić. Jeżeli będziesz karmił tego psa z tej starej natury, to on będzie zawsze mocniejszy. Zawsze będzie zwyciężał w Twoich decyzjach, w tym co mówisz, jak się zachowujesz, gdzie idziesz. A jeżeli będziesz karmił tego Ducha Bożego, to On zwycięży. On Cię poprowadzi do zwycięstwa. Zwycięstwo jest tylko w Jego mocy. To nie nasza siła, ale Duch Boży to sprawi. Amen? Hallelujah. Ale wierzę, że to Słowo również Bóg kieruje może do, do kogoś z Was indywidualnie. Może do ciebie, do ciebie, czy jeszcze do kogoś innego? Jeżeli odczuwasz, że tak jest, że Boże spojrzenie teraz spoczęło na tobie, nie zwlekaj, wejdź na spotkanie Jezusa, odpowiedz na jego głos, zaproś go do swojego życia, tak jak uczynił to Zacheusz. Bo on dziś nadal szuka. On dziś nadal daje ratunek. Zbawienie wszystkim tym, którzy czują się zgubieni. Jak czytaliśmy w tym ostatnim wersecie tego dziewiętnastego y, rozdziału Ewangelii Łukasza przyszedł bowiem Syn Człowieczy, aby szukać i zbawić to, co zginęło. On zbawił Zachausza, On zbawił mnie, On może zbawić Ciebie. To jest największe, najważniejsze przesłanie dzisiaj. Dla ciebie. A jeżeli żyjesz z Panem, to wypełniaj to najważniejsze polecenie. Szukaj tych, którzy zginęli. Siej to ziarno Ewangelii. Tą dobrą nowinę, słowa prawdy o miłości. Jak. Śpiewamy w jednej pieśni on Bóg nie ma innych rąk niż nasze on nie ma innych ust niż twe on chce ciebie używać każdego z nas do budowania jego królestwa wykorzystujmy czas drodzy idźmy za głosem serca niech nas nasza stara natura nie zwodzi niech nas nie nakłania do lenistwa niech nas nie ogranicza Wiecie, tak szybko biegnie czas. Powiedziałem to na początku. Uświadomiłem sobie już jakiś czas temu, że od odejścia z tej ziemi tak naprawdę dzieli nas jedno uderzenie serca. Czy kiedyś żeście się nad tym zastanawiali? Jeżeli za, zabraknie tego jednego uderzenia serca, to odlatujemy. Usychamy jak kwiat. Przypominam sobie kochani jednego z moich kolegów szkolnych, który miał problem z alkoholem. Od czasu do czasu widywałem go tam gdzieś w mieście, jeszcze w Cieszynie, bo tam bywamy, pracujemy. I on wiedział zawsze, gdzie ja się pojawię, już tam na mnie czatował, prosił, żeby go tam wspomóc. Na ile mogłem, to, to, to robiłem, ale miał też jednego razu kontakt ze zborem w Cieszynie. Znał drogę zbawienia, wiedział o co chodzi. Później to znowu zlekceważył, odszedł. Kiedy go spotkałem po tej przerwie, on wiedział, że jest z nim źle i mówi: No, może byś tam pomógł mi jakoś znowu się spotkać z pastorem. Mówi: Rozmawiałem. Yy, yy, powiedziałem mu: Dobrze, zrobię to. Porozmawiałem z pastorem. Drzwi kaplicy były otwarte dla niego. Drzwi do zbawienia były otwarte, ale on odwlekał, zwlekał. Może jutro, może pojutrze. Po I pewnego dnia odszedł. Dowiedziałem się, że nie żyje. Nie wiem, w jakim stanie odszedł. Nie wiem, czy miał jakąś szansę, żeby się z Bogiem pojednać. Nie wiem, jakie były jego ostatnie chwile. Jak stanie przed Panem? Módlmy się, kochani, abyśmy byli użytecznymi sługami. Czasami nie potrzeba słów. Ktoś powiedział: To, co robisz, krzyczy tak głośno, że nie słyszę tego, co mówisz. Bądźmy świadectwem, kochani, nie tylko naszymi słowami, ale także naszą postawą życia. Niech nasza stara natura się zagłodzi na śmierć, a niech duch, duch Boży, który nas ożywia, sprawi, że będziemy żyć dla Pana, pełnią życia, że będziemy dla Niego się spalać, w Jego służbie trwać, aż do Jego przyjścia, aż dopóki On nas nie odwoła i nie powie: Teraz będzie to robił ktoś inny. Ja tak chcę czynić. Jestem wdzięczny mojej żonie, kochani, za to, że mnie w tym wspiera, że tam w tym mieście, w Tychach, możemy działać. To jest duże miasto, 120 tysięcy ludzi. Wierzę, że nie jesteśmy tam przypadkowo. Że ten zbór ma moc oddziaływania na to miasto. Wierzę, że tak się będzie działo. Że ta dobra nowina, ale także błogosławieństwo, to ziarno Ewangelii będzie rozsiewane i że tam będą pozyskiwani ludzie dla, jego, dla Bożego Królestwa. I oto się modlę i również was proszę o to, abyście nas wspierali w tych modlitwach. Niech Bogu będzie chwała.